Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 8. Ten sam i to się nie zmienia. Jakże raduję się, że On jest moim orędownikiem. Gdyby jednak był tylko orędownikiem, byłoby to niewystarczające, ale On jest również poręczycielem. I poręczycielstwo to trwa w nieskończoność. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serca łaską. Werset 9. Nie dzieje się to przez uczynki. Dlatego trzeba zaufać łasce, a nie będzie się tego żałowało. Łatwo to powiedzieć, gdy serce jest pełne wesela. Kiedy jednak jest w nim smutek, i wydaje się, że wszystko nie ma znaczenia? Otóż to. Wtedy właśnie trzeba zaufać łasce. Miłosierdzie Boże jest niewyczerpane. A przecież nieraz zdarza się, że okazujemy umiłowanemu Ojcu nieufność. Nieraz pozwalamy sobie na stawianie mu warunków. We wszystkich sytuacjach musimy trzymać się jednego. Zbawiciel umarł za łotrów, za grzeszników i zapłacił za wszystkie wykroczenia. I to jest całkowite zbawienie. Nie istnieje bowiem nic, czego by On nie zabrał. Gdyby było się zbawionym tylko do pewnego punktu, to zbawienie nie byłoby całkowite. Jest jednak całkowite. Nieraz się nad tym zastanawiałem. Dom jest sprzątnięty, błoto wyrzucone, i choćby 500 osób zaglądało w okna i krzyczało: o, tam jest jeszcze brudno, a tu wiszą pajęczyny, to mimo wszystko zbawienie jest całkowite i ważne na wieki. Dlatego wierz na przekór wszelkim pozorom. Wierz, a zwycięstwo będzie Twoje. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Rzymian, rozdział 1. Werset 17. Nie pozwólcie tylko, aby celem waszym stało się coś innego, ale trwajcie przy ofierze dokonanej na Golgocie.